nawet jeżeli dzisiaj coś ci się wydaje niemożliwe i trudno ci w to uwierzyć, to wystarczy tylko zastosować ten jeden malutki klucz wtajemniczenia, że wiara czyni cuda. Wierz w to, a stanie się cud. Wierz w siebie, wierz w twoje możliwości i wierz w pomoc od siły wyższej, a osiągniesz wszystko to, czego pragniesz. I zmienisz każdą sytuację, w której w tej chwili się znajdujesz i która odpowiada tym starym programom, które dokładnie dzisiaj możesz zmienić. Dokładnie dzisiaj możesz wypełnić twoje życie radością, zadowoleniem i wiarą w to, że wszystko jest możliwe, a wszystko stanie się możliwe. I pamiętam taką inną sytuację z mojego życia bardzo dawno temu, gdy starałam się o studia doktoranckie i chciałam podszkolić mój język, język niemiecki. I chciałam uzyskać miejsce pracy, praktyki w Niemczech i wysyłałam tysiące podań do różnych miejsc. I w pewnym momencie znalazłam taką ofertę pracy, która mi niesamowicie odpowiadała, bo była związana z marketingiem w internecie. A ja internet kochałam jako ten środek komunikacji i to było dokładnie to, czego pragnęłam. No, ale popatrzyłam na tą listę wymagań i mogłabym już dokładnie w tym momencie powiedzieć, to jest niemożliwe. Czego oni wszystkiego wymagają? Nie mam takich kwalifikacji. Ponieważ oferta była skierowana do ludzi w Niemczech, którzy mieli inny system wychowania, inny system szkolnictwa niż nasz w Polsce. Ale mimo tego wysłałam to podanie z pełną wiarą w to, że wszystko jest możliwe. I dokładnie mniej więcej 3 dni później zadzwonił telefon i zaproszono mnie na rozmowę. I otrzymałam tą pracę. W bardzo krótkim czasie. Miałam tylko tydzień na to, aby załatwić wszystkie formalności. Nie miałam pozwolenia na pracę, nie miałam pozwolenia na pobyt, a mimo tego otrzymałam tą ofertę. I gdy szef personalny spotkał się ze mną miesiąc później, powiedział mi tak: wiesz, Mario, mieliśmy ponad 2000 podań, listów motywacyjnych na to stanowisko. I przeprowadziliśmy mnóstwo rozmów z kandydatami. I jakoś nikt nam nie odpowiadał. I 2 tygodnie później, gdy żeśmy już zdecydowali, że zatrudnimy jedną z tych osób, przyszło twoje podanie. Cały ten system naboru był już zamknięty i nagle przychodzi podanie. Dziewczyny po studiach, Polki, która no może nie miała aż takich kwalifikacji, ale odpowiadało nam coś szczególnego, że chcieliśmy nawiązać kontakt z polskim rynkiem i dokładnie to podanie. I jakoś tak zaczęliśmy na ten temat rozmawiać i zdecydowaliśmy się zaprosić cię na rozmowę. I na tej rozmowie zdecydowaliśmy, że to dokładnie ty jesteś tą osobą. Widzisz? Wiara czyni cuda. I w tym momencie również to moja wiara sprawiła, że dostałam tą pracę. I tak, jak wszystko jest możliwe, wszystko, czego pragniesz, wszystko jest możliwe. Dlatego dokładnie dzisiaj obejrzyj wszystko wokół ciebie i przejmij pełną odpowiedzialność za to wszystko, co ci się w życiu zdarzyło. To wszystko były programy w podświadomości, w co wierzyliśmy w tym danym momencie. To, że...